Szczerze, ta sytuacja to jest zupełny hit. Musicie o tym posłuchać. Zapraszam. Jeśli jesteś osobą wierzącą, z pewnością Ewangelie są Ci znane. Gdy jesteś w kościele, słuchasz jakiejś Ewangelii, gdzieś tam Ci wracają wspomnienia, gdzieś to kiedyś słyszałeś, wiesz, skoro jest taki początek, to już wiesz, jak się skończy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast piękne jest to, że w Słowie Bożym, które jest żywe, możemy odkrywać cały czas nowe rzeczy. I ja tak miałem tym razem z dzisiejszą Ewangelią. Słyszymy w niej dzisiaj historię, w której Pan Jezus opowiada o tym, że był człowiek, który miał dług. Miał ogromny, potężny dług u swojego Pana. Przychodzi do niego, mówi mu, że no nie jest w stanie spłacić, że potrzebuje trochę więcej czasu, a pan mu mówi: okej, darowane, idź i baw się dobrze. Oczywiście parafrazuję. No to ten gościu, wiecie, po prostu szczena opadła, tak wielki dług został darowany, on idzie dalej i po drodze spotyka typa, który jemu jest winien kilka groszy. Dosłownie to są grosze w porównaniu do tamtego, co ten miał spłacić. I każe mu oddać wszyściutko, jak najlepiej teraz, inaczej wtrąca go do więzienia. Oczywiście te sprawy dochodzą do tego jego pana, o którym była teraz mowa. No i sprawy toczą się słabo. Mianowicie, skoro tamten nie miał miłosierdzia, a go doświadczył, no to teraz niech odda wszystko, co ma, a nie uda mu się to nigdy zrobić. Moi drodzy, w tej Ewangelii często się mówi o przebaczeniu, bo rzeczywiście o to w niej chodzi. 77 razy przebaczyć, czyli zawsze. Zawsze znaleźć sobie w takiej pokładzie miłości, wybaczyć tej osobie, która wobec nas zawiniła. I to jest oczywiście ważne, piękne i potrzebne. Natomiast mi Pan Jezus pokazuje w tej Ewangelii dzisiaj coś troszeczkę innego. Ile Jemu, temu pierwszemu, zostało przebaczone? Nie wiem, na ile ogarniecie te miary, które były wtedy używane, ale ten główny bohater, który miał ten tak duży dług, on był winien swojemu Panu, uwaga, 340 ton złota. Są takie pieniądze, których człowiek nie jest w stanie spłacić, pracując całe życie, normalnie, uczciwie. To jest przepiękny obraz tego, że on nie był w stanie tego spłacić, a Pan mu to darował. Moi drodzy, oczywiście mam wybaczyć, to jest ważne, to jest pierwsza treść tej Ewangelii, ale dzisiaj myślę, że jesteśmy zaproszeni również do tego, by odkryć to, jak wiele nam zostało przebaczone. Jestem przekonany co do tego, że doświadczenie Boga, który jest miłosierny, Boga, który wybacza nam nasze grzechy, nasze słabości, wszystko tak naprawdę, jeśli żałujemy się, do Niego wracamy, to doświadczenie ma nas uczyć miłości do drugiego człowieka, która potrafi wybaczyć tym, którzy wobec nas zawinili. To jest coś wielkiego. I chyba tego brakuje dzisiaj. Nie wiem, tak mi się może wydaje. Gdy jestem księdzem, gdy patrzę na ludzi wokół siebie, gdy patrzę na to, co się dzieje. Wrócić do tej wielkiej, potężnej, niepoliczalnej miłości, którą Ojciec ma ku nam. To naprawdę zmienia wszystko. To zmienia wszystko. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii, kolejny odcinek z serii Bądźcie Szczęśliwi, bo w sumie czemu taka nazwa? No bo chodzi o to, żeby słuchając Ewangelii, byśmy słuchając Słowa Bożego, mogli odkrywać powołanie, które nas obdarza. Powołanie do świętości, do bliskości. Sorry, pociąg, nie, że to słychać w mikrofonie. Anyway, byśmy mogli być naprawdę szczęśliwi, bo Bóg tego dla nas pragnie. Więc zapraszam Was, żebyście trwali w słuchaniu Ewangelii w jakiejkolwiek formie, byście słuchali, byście rozważali, byście spotykali się z Bogiem twarzą w twarz na modlitwie, a przy okazji, jeśli chcecie podać to dalej, no to czemu nie? Serdecznie Was pozdrawiam, dużo radości i do zobaczenia. Z Bogiem!